Czy są jakieś granice dobrych zmian, na które może pozwolić sobie producent, nie wywołując przy tym fali niezadowolenia? Czy wszystko co nowsze na pewno jest lepsze? Zapraszam do materiału. Dożyliśmy czasów, w których zapanował trend na usuwanie gniazd mniczek w smartfonach. Zaczęło się od zeszłorocznego iPhone'a 7 i 7 Plus. Później, tak jak nieraz miało to miejsce w przeszłości, za ciosem Apple poszli inni producenci. Motorola w Moto Z, HTC w modelu U Ultra czy najnowszy Google Pixel 2. I w obecnej chwili wydaje się to być loterią, czy kolejne flagowce będą pozbawione tego wejścia, do którego zdążyliśmy się już tak mocno przyzwyczaić. Jak sobie z tym poradzić? Można korzystać z przejściówek, czasami wciąż dość drogich, co jednak uważam za kuriozalne rozwiązanie tej sytuacji, albo po prostu zacząć interesować się bezprzewodowymi słuchawkami. Człowiek ma tendencję do przyzwyczajeń i średnio lubi zmiany, które ktoś na nas wymusza. Co prawda brak złącza jack to jeszcze nie koniec świata, w końcu wciąż mamy do dyspozycji całą masę urządzeń z tym standardem, to jednak uwadze nie może umknąć fakt, że jeśli ta moda szybko nie przeminie, to za kilka lat zostaniemy zmuszeni korzystać ze smartfonów pozbawionych tego udogodnienia. I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że słuchawki bez przewodu co prawda są wygodniejsze w użytkowaniu, to jednak mają swoje wady i to właśnie na nich chciałem się skupić, ponieważ z reguły częściej zauważamy więcej korzyści niż strat, a kilka dobrych argumentów przeciw może dać bardziej obiektywny obraz i wpłynąć na podjęcie bardziej racjonalnych decyzji przy zakupie. Po pierwsze, mogą się rozładować. W przypadku standardowych słuchawek na kablu nie ma tego problemu. Jeśli jesteśmy w podróży, musimy zadbać tylko o prąd w naszym smartfonie, który zapewni nam kilkadziesiąt godzin słuchania muzyki, natomiast wszystko co wiąże się z pozbawieniem przewodu w konsekwencji prędzej czy później będzie wymagało podładowania. Są droższe od konwencjonalnych słuchawek i tu nie ma nad czym dyskutować. To bardziej skomplikowana konstrukcja wzbogacona o dodatkową elektronikę, tak więc cały proces produkcyjny naturalnie drożeje. Wpływ na cenę ma jakość użytych procesorów audio, przetworników, akumulatorów, wspierana wersja Bluetooth i naturalnie samo wykonanie słuchawek. Zapewniają gorszą jakość odtwarzanej muzyki. Oczywiście mam tu na myśli porównanie modeli z podobnej półki cenowej. Słuchawki przewodowe to bezsprzecznie lepsza jakość dźwięku. Jednak z drugiej strony, chodząc w mieście, raczej nie będziemy w stanie wychwycić tej różnicy jakości. W dodatku większość z nas i tak słucha muzyki w skompresowanym formacie MP3, więc możemy uznać argument o jakości za pomijalny. Pobierają więcej prądu z telefonu. Co prawda dzisiaj w nowych smartfonach mamy do dyspozycji Bluetooth Low Energy w wersji 5.0, to jednak po pierwsze obecnie bardzo mała pula urządzeń wspiera tę wersję, po drugie by w pełni wykorzystać jego zalety trzeba mieć kompatybilne słuchawki z tą wersją Bluetooth, a po trzecie jednak nadal jest to bardziej prądożerne rozwiązanie niż tradycyjny kabelek. No i oczywiście zakłócenia. Co prawda dzięki pozbawieniu przewodu możemy oddalić się od telefonu na większą odległość niż korzystając ze złącza jack, to jednak tutaj ta zaleta wyklucza się z wadą, ponieważ każda przeszkoda bądź większy dystans na linii smartfon-słuchawki może zakłócić nam odbiór dźwięku czy nawet zgubić połączenie. Jak w każdym temacie, również i w tym znajdą się ludzie stojący po obu stronach sporu i broniący swoich przekonań. I każdy z nich będzie miał swoje racje. Rozumiem również ideę postępu, ale uważam, że pewnych rzeczy jednak nie powinniśmy zmieniać, bo niektóre z nich są dla nas na chwilę obecną zbyt radykalne i wręcz zbędne. Nie mamy w tym przypadku żadnej rewolucji. To nie jest rozwój, ponieważ stara technologia nie została zastąpiona nową, tylko inną, jaką jest Bluetooth, który w dodatku wcale jeszcze nie jest tak dopracowany do tego celu pomimo obecności kodeków pokroju aptX. Transmitowany bezprzewodowo dźwięk siłą rzeczy zawsze będzie nieco bardziej syntetyczny w odsłuchu niż fale transmitowane przez jacka. Co prawda sam jestem zwolennikiem tradycyjnego połączenia słuchawek po kablu, to jednak nie miałbym nic przeciwko korzystaniu z bezprzewodowych modeli. Mimo wszystko brak wpływu na podjęcie wyboru o sposobie podłączania akcesoriów i wymuszanie korzystania z adapterów w konkretnych telefonach może zniechęcić konsumentów do ich zakupu i z tego powodu wciąż jest to mój decydujący czynnik przy zmianie smartfona. Zachęcam również do komentowania pod filmem i dyskusji, dzięki czemu uzupełnimy wiedzę o Wasze spostrzeżenia w tym temacie, a przez różnego rodzaju sugestie każde kolejne wideo będzie mogło być lepsze od poprzedniego. Czy Waszym zdaniem usuwanie złącza jack to słuszny krok?